No to znaczy tak, ja na pewno tutaj muszę pochwalić swój zespół, no bo te dwa ostatnie mecze półfinałowe naprawdę zagrałyśmy na bardzo wysokim poziomie i to na pewno cieszy i myślę, że dzięki temu jesteśmy takie bardziej spokojne. Oczywiście nie zwalnia to nas od mocnych treningów i ciężkich, dlatego no tak myślę, że te dwa zwycięstwa na pewno nas uspokoiły i każda z nas będzie broniła jak lwica na pewno tego tytułu. Że ten puchar będzie można wznieść tutaj we własnej hali przed tysiącami kibiców, którzy z całą pewnością zasiądą na tym drugim meczu finałowym, więc to też chyba dodatkowo jakoś tam pozytywnie wpływa. Tak, na pewno. Do tej pory zdobywałyśmy Mistrzostwo Polski zawsze na wyjeździe. Teraz będzie okazja zdobyć we własnej hali z własnymi kibicami i myślę, że to jest na pewno duży plus. Dlatego zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na ten mecz, który odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 20:30, ponieważ no, do tej pory kibice pokazali, że są naszym ogromnym atutem i w tych meczach ligowych i pucharowych, Pucharu Polski, nie przegrałyśmy żadnego spotkania i mam nadzieję, że tak zakończymy ten sezon. Zapowiadałeś przed tym wielkim finałem, tak też się spełniło. Chemik Police po raz czwarty z rzędu zdobył Mistrzostwo Polski. Ty w tym wielkim finale dodatkowo nagroda indywidualna, no chyba lepiej tego sobie wymarzyć nie można było.
Zgadza się. No jestem przeogromnie szczęśliwa. To jest nagroda za cały sezon, który był momentami trudny, no ale już o tym nie pamiętamy. Obroniłyśmy Puchar Polski, wygrałyśmy Mistrzostwo Polski, niektóre dziewczyny po raz czwarty. Dla mnie jest to trzeci medal z rzędu, także cieszymy się ogromnie i będziemy to świętować. Dziękujemy im, bo naprawdę spisują się na złoty medal i myślę, że nie byłoby też nas tutaj, gdyby nie nasi kibice, gdyby nie nasi sponsorzy i przede wszystkim grupa Azoty. I chyba ten medal tak naprawdę należy się wszystkim.